No, po przerwie komisja skrutacyjna wróciła po wykonaniu pracy i proszę przewodniczącego komisji o odczytanie protokołu z głosowania tajnego w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Protokół z przebiegu głosowania tajnego w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miasta Lubartów na 44. nadzwyczajnej sesji w dniu 11 marca 2014 roku. Powołana przez Radę Miasta Lubartów komisja skrutacyjna ukonstytuowana w składzie Jarosław Siwiec przewodniczący, Jacek Pednarski członek, Andrzej Zdunek członek, na podstawie listy obecności stwierdza, że na 21 radnych ustawowego składu rady obecnych jest 20 radnych, co stanowi niezbędne kworum do odwołania przewodniczącego Rady Miasta. Komisja skrutacyjna stwierdza, że głosów ważnych oddano 20, głosów nieważnych oddano 0. Za odwołaniem pana Antoniego Adama Czopa z funkcji przewodniczącego Rady Miasta głosowało 11 radnych. Przeciw odwołaniu pana Antoniego Adama Czopa z funkcji przewodniczącego Rady Miasta głosowało 9 radnych. Zgodnie z artykułem 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym komisja skrutacyjna informuje, że w głosowaniu tajnym pan Antoni Adam Czop został odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Miasta.